Witamy w 24 dniu ostatniej wyprawy. Za chwilkę w prawo na M2 w kierunku granicy. Pan Słowak jakiś tutaj się do nas czai. I nasz ulubiony skrócik przez pańską Sztawnicę. I odbijamy w prawo, proszę Państwa, na Zwardoń. I wjechali my do ojczystego kraju. Tu były jakieś budki. Pamiętam takie czasy, jak były tu budki graniczne. Zatrzymali my się na małą przerwę, na siusiu, w miejscu, które też mnie bardzo inspiruje i fascynuje, kiedykolwiek tu przejeżdżam. Dzień dobry, witamy w 24 dniu ostatniej wyprawy. Jak widać, właśnie wyjeżdżamy z naszej budapesztańskiej miejscóweczki, z mieszkania. No i kierujemy się w tej chwili już w kierunku granicy, pierw słowackiej, potem polskiej i w kierunku na Warszawę. Tak, teraz się bawimy w tramwaj, jedziemy po torach tramwajowych, podobnie jak i autobus, jadąc do lotówki. Żeśmy lekko puścili takimi bocznymi dróżkami, żeby jeszcze zobaczyć Budapeszt od zakrystii, jak się wydarzy. I za chwilkę w prawo na M2 w kierunku granicy. Państwa, jest granica węgiersko-słowacka. Jedziemy tu sobie nienerwowo prosto na granicę. No, pan Słowak jakiś tutaj się do nas czai. Czai się pan Słowak na nas. Nie, myślę, że nic sobie mować. Pan się już schował za budkę. Nie wiem, co pan tam od nas chce. Z panem tam sobie porozmawiasz. Tak, a jechać? No to jechać, no to dobrze. No więc wjechaliśmy na Słowację, proszę Państwa. Pan nam, widzicie, pomachał. Słoweńsko, tak. No i i jedziemy dalej, proszę Państwa, w takim razie. I nasz ulubiony skrócik przez pańską Sztawnicę. Kto nie widział, to niech popatrzy w odcinkach historycznych. Jest tam ona pokazana. Że w jednym już jest z Albanii 2019, a w drugim będzie z Chorwacji 2021. Tak jest. To się dopiero będzie publikowane. Aczkolwiek zanim to zobaczy ktokolwiek, to już tam ta Chorwacja będzie opublikowana. Zwardoń. No i uwaga, uwaga, Niuño się zbliża do granicy państwowej. Zobaczymy, czy tam wyskoczy jakiś sanepid na nas, albo coś innego, nie wiem, albo kwarantanny, albo Krystyna Pawłowicz. Tam kiedyś była w Sopocie, teraz może na południu, jest, pilnuje granicy. No, więc uwaga, nie wiem, czy to ta granica, jeszcze chyba nie, bo jeszcze tu są znaki słowackie na razie cały czas. Uważaj, dziadek, tutaj. My tutaj w prawo nie możemy na tą szybkiego ruchu wjechać, bo nie możemy, tak. Więc jedziemy, jeszcze po słowackiej stronie cały czas, ewidentnie. Uwaga, napięcie rośnie. No już widać. Już widać czystą ziemię, tak. No, uwaga i znak. 7,5 tony to tyle nie mamy chyba. No i dobrze, i wjechali my do ojczystego kraju. Tu były jakieś budki. Pamiętam takie czasy, jak były tu budki graniczne. No i są my w Zwardoniu, proszę Państwa. Zatrzymali my się na małą przerwę, na siusiu. W miejscu, które też mnie bardzo inspiruje i fascynuje, kiedykolwiek tu przejeżdżam. Jest to mianowicie terminal graniczny na polskiej stronie, na przejściu polsko-słowackim. Tam w tamtą stronę jest kawałek fizyczna granica. Miejsce jest o tyle pasjonujące, że jest olbrzymi terminal jak na to miejsce, który powstawał w momencie, kiedy było wiadomo, że Polska wchodzi do Unii i będzie Schengen i takie sprawy. Został otwarty, ile pamiętam, już po wejściu do Unii, więc nigdy jako terminal graniczny nie zafunkcjonował, bo żadnej kontroli granicznej nie przeprowadził, tak wedle moich obserwacji. Ale powstał, bo kasa musiała być wydana, skoro projekt był zatwierdzony. W tej chwili służy jako punkt postoju, jak widzimy, głównie samochodów ciężarowych. Są tam jakieś biura, jakieś sklepiki, jakieś nie wiadomo co. Tak. No ale generalnie swojej głównej, pierwotnej funkcji nigdy nie spełnił. Więc jest to też ciekawostka pokazująca, jak planistyka, budżetowanie różnych kwestii wygląda. Wydawanie naszych pieniędzy. Tak, publicznych, tak, dokładnie. Jak to wygląda, tak, dokładnie, bo to widzimy, dochodzimy teraz do budek, które miały być w zamyśle, prawda, budkami dla pograniczników, prawda. No one sobie, widzimy, stoją, prawda, odłogiem, no bo jak inaczej, prawda. No. Tutaj, prawda, miały być odprawy graniczne. Tutaj jest Niuño, zaparkowane, widzimy sklepik, prawda, tutaj sobie jakiś jest, drugi sklepik, coś tu można zjeść teoretycznie. No fajnie, że to jest jakoś wykorzystywane, natomiast mówię, pierwotnej swojej funkcji nigdy nie spełniło, a kasa została po prostu twórczo wydana. Niuño, widzimy, jest bardzo ładnie czysty i gotowy do dalszej jazdy, tak? W takim razie let's go! Podejście do jedzenia numer 2. Tam się nie udało, próbujemy tutaj. Nie udało się, bo były tłumy. Bo były tłumy. Tutaj wygląda, że jest chyba lepiej. I co? Mamy zachód słońca romantyczny, tak? Żeśmy już coś sobie zjedli, tak? Co żeśmy zjedli? Zupkę, był strogonow, tak? Do wpółki. A teraz czekamy na drugie. Niedźwiadek będzie miał, sam miał polędwiczki jakieś, tak? A ja będę miał roladę. I szef kuchni poleca. I kluski śląskie. No, oczywiście. Zgodnie z tym. Tak jest. Więc póki co jeszcze zachód słońca.